1871. Cesarz Franciszek Józef nie spodziewał się, że jego decyzja o powołaniu pierwszej cesarsko-królewskiej wyższej szkoły realnej na zawsze odmieni oblicze Krakowa i świata. W gmachu przy ulicy Studenckiej kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli starają się zmieniać ten świat, aby był lepszy, mądrzejszy, uczciwszy. I tak, ta historia trwa już 150 lat. 1 września 1871 roku cesarz Franciszek Józef I pod sążnistym wnioskiem cesarsko-królewskiego ministra wyznań religijnych i nauki napisał: zatwierdzam założenie sześcioklasowej pełnej średniej szkoły realnej w Krakowie z polskim językiem wykładowym. I tak powstanie cesarsko-królewskiej pierwszej wyższej szkoły realnej stało się faktem. Jak to przy takich okazjach bywa, realizacja decyzji najjaśniejszego pana nie była łatwa. Brakowało nauczycieli. Tymczasową siedzibą nowej szkoły był budynek przy ulicy Olszewskiego. Prowizorka trwała ponad 20 lat, kiedy to szkoła mogła się przeprowadzić do własnego, nowoczesnego budynku zaprojektowanego przez Stanisława Ciechanowskiego. W 1894 roku, po 2 latach budowy, uczniowie i nauczyciele mogli zacząć korzystać z nowoczesnych klas i pracowni. Wróćmy jeszcze na chwilę do początków funkcjonowania zakładu, bo takie właśnie określenie, używane do dziś, znalazło się już w pierwszych, XIX-wiecznych raportach dyrekcji. Możemy się z nich dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, obrazujących ówczesny system edukacji i rozwój szkoły. Już w 1876 roku w szkolnej bibliotece znajdowały się aż 1194 książki, z czego tylko połowa była w języku niemieckim. Nauka obwarowana była szczegółowymi przepisami dotyczącymi uczniów. Zawiązywanie towarzystw między sobą, jako też należenie do jakichkolwiek innych towarzystw, uczniom bezwarunkowo jest wzbronione. Działający przeciw temu mają być z zakładu wydaleni, grzmiało rozporządzenie CK ministerstwa. Życie towarzyskie uczniów także nie należało do najłatwiejszych. Cytat: odwiedzanie wszelkich miejsc publicznych, jako to restauracji, piwiarni, kawiarni, cukierni, kasynów, kręgielni i tym podobnych, uczniom bezwarunkowo jest wzbronione. Nie brakowało za to innych okazji do świętowania. Jak zapisano w raporcie, dnia 28 czerwca 1876 raczył jego cesarska wysokość arcyksiąże Salvator zaszczycić swoją bytnością wystawę rysunków, która corocznie w ostatnich dniach przed wakacjami urządzana bywa. Notatka z 4 października 1876 informuje, że dzień 4 października, jako dzień imienin najjaśniejszego pana, obchodził zakład jak zawsze uroczyście. Nauczyciele zakładu często wywodzili się z grona wykładowców i uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego, co zapewniało uczniom najwyższy poziom nauczania i szerokie spektrum wykładanych przedmiotów.
Oprócz obowiązkowych dla wszystkich galicyjskich szkół przedmiotów, uczniowie mogli zgłębiać tajniki tak nowoczesnych w tamtym czasie dyscyplin wiedzy, jak elektrotechnika, nafciarstwo czy inżynieria komunikacyjna. Nic więc dziwnego, że mury budynku przy ulicy Studenckiej opuszczali tak sławni później absolwenci, jak wybitny architekt Teodor Talowski, twórca browaru okocim Jan Albin Goetz czy Józef Beck, legionista, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej. W szkole zaczęła działać drużyna skautowa, a jednym z absolwentów zakładu był twórca polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski. Pierwsza wojna światowa przyniosła rozpad monarchii austro-węgierskiej. Wielu uczniów najstarszych klas i nauczycieli zostało powołanych do wojska, wstępowało do legionów. Szkolne kroniki z dumą informowały o odznaczeniach zdobytych w boju, lecz także o reklamowaniu od służby dla potrzeb szkoły czy dostaniu się do rosyjskiej niewoli. Niestety nie zabrakło też nekrologów. Dla pozostałych w szkole polecano z dojrzałą młodzieżą szkolną odbywać ćwiczenia militarne. Zaś obowiązani do służby wojskowej dopuszczeni byli do wcześniejszego egzaminu dojrzałości. Niestety normalną działalność szkoły zakłóciło urządzenie przez Austriaków w jej budynku szpitala dla coraz liczniejszych rannych żołnierzy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakład przemianowano na Państwową Pierwszą Szkołę Realną w Krakowie, by po 3 latach, w 1921, zmienić jej profil i nazwę na 8 Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze imienia Augusta Witkowskiego. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1937 roku, kiedy to minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego powołał 8 Państwowe Liceum i Gimnazjum. Jak widać, reformy oświaty nie są w Polsce niczym nowym. W szkole mieściło się bowiem 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum o profilu matematycznym. Zmienił się też adres. Ulicę Studencką przemianowano na Pierackiego. Młodzież wychowywano w duchu patriotycznym. O wysokim poziomie nauczania świadczy choćby fakt, że absolwenci byli przyjmowani bez egzaminów, na przykład na Politechnikę Lwowską. Wśród nauczycieli znajdowały się tak wybitne postaci, jak choćby Bogusław Wallek-Walewski, wybitny kompozytor i dyrygent. Szkoła szczyciła się rozlicznymi zajęciami pozalekcyjnymi, co wtedy nie było taką oczywistością jak dziś. Uczniowie jeździli na wycieczki, sami też zbudowali małą flotyllę kajaków, którymi pływali po Wiśle. Warto wiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym szkoła przyczyniła się między innymi do rozwoju Polskiego Radia. To na jej budynku w 1926 zamontowano potężną antenę, poprzez którą nadano pierwszy w Krakowie sygnał radiowy. We wrześniu 1939 uczniowie nie powrócili do swojego ukochanego zakładu. Niemcy zamienili budynek na magazyn. Z trudem udało się ukryć szkolny sztandar. W listopadzie hitlerowcy zorganizowali tzw. drugą Sonderaktion Krakau, którą objęli licznych profesorów krakowskich gimnazjów i liceów. Najpierw osadzono ich w więzieniu przy ulicy Montelupich, potem przewieziono do ciężkiego więzienia w Nowym Wiśniczu. Część nauczycieli, w tym ostatniego przedwojennego dyrektora szkoły, Edwarda Pawłowskiego, zwolniono w grudniu. Większość kadry nauczycielskiej podczas okupacji aktywnie uczestniczyło w tajnym nauczaniu. Wraz z uczniami zapisali też piękne karty w historii konspiracji. Nadszedł styczeń 1945. Przedwojenni nauczyciele wraz z niestrudzonym dyrektorem Pawłowskim od razu podjęli się reaktywacji szkoły.
nie można było wrócić do starego budynku, w którym nadal funkcjonowały magazyny, tym razem rosyjskie. Po krótkiej tułaczce nastąpił powrót do starej siedziby. Nauczyciele i uczniowie wspólnie przenosili z krakowskiego Kazimierza ławki i pomoce naukowe. Jeszcze tylko kolejna zmiana nazwy ulicy z Pierackiego na Świerczewskiego. Dziś znów Studencka. I ostatnia, mamy nadzieję, zmiana nazwy. Od 1953 roku mamy już 5. liceum ogólnokształcące imienia Augusta Witkowskiego, który z wiszącego w szkole portretu przypomina kolejnym pokoleniom uczniów i nauczycieli, że dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejsze jest umieć dowiedzieć się czegoś. Zaraz, zaraz, jak to szło? Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania, kilka słów, Pitagoras, bądźcie. Do widzenia wam, canto cantare. Oj, 150 lat. A to ci historia. Szanowne panie, szanowni również panowie, wszyscy drodzy goście, szanowni absolwenci i przyjaciele 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. Witamy wszystkich państwa na wielkiej gali jubileuszu 150-lecia naszej szkoły. To jest niezwykłe, że jesteśmy w tak licznym towarzystwie, w tak licznym gronie. Ja myślę sobie, że w DNA Piątkowicza płynie i spontaniczność, i przebojowość. Szanowni państwo, nazywam się Jakub Kosiniak. Maturę w naszym zakładzie zdawałem w roku 1979. Mój Boże, ładnych parę lat. Uściśle. Nie zdawałem, ale zdałem, gdyż byłem pilnym uczniem i dzięki temu mam zaszczyt stać tutaj przed państwem. Brawa dla kolegi, brawa, brawa. A ja nazywam się Magdalena Wadowska, a jestem tutaj dlatego, że kończyłam również 5. Chodziłam do klasy 4 C, sala 36. Najpiękniejszy widok z okna na ogród ojców kapucynów. Szanowni państwo, pora rozpocząć naszą niezwykłą galę 150-lecia. Zechcą państwo łaskawie powstać. Proszę o wprowadzenie sztandaru naszej szkoły. Right.
powitał Państwa chór 5. Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją pani Ewy Pasek. Witamy senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jerzego Fedorowicza, absolwenta piątki. Witamy posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Małgorzatę Wasserman. Witamy prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego, patrona honorowego jubileuszu. Witamy, witamy. I wybaczą państwo w niezbędnym skrócie. Witamy władze samorządowe, administracji publicznej. Witamy również przedstawicieli Komitetu Honorowego. Przedstawiciela patrona honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawicieli mecenasów, sponsorów jubileuszu, Radę Rodziców Piątki i wszystkich nauczycieli 5. Liceum Ogólnokształcącego. Całe grono pedagogiczne. Wszystkich uczniów. I całe audytorium. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Szanowni Państwo, pora zaprosić na scenę pana dyrektora 5. Liceum Ogólnokształcącego Stanisława Pietrasa w towarzystwie gościa niespodzianki. Wow, co to będzie? Witamy Państwa serdecznie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo miło po raz wtóry zatańczyć z panem dyrektorem Poloneza. Pierwszy raz był podczas studniówki, co być może zostało odebrane przez moich rówieśników jako maleńki obciach. Ale jestem bardzo wdzięczna panu dyrektorowi i myślę, że wielu z nas mnie w tym wesprze za to, że swoją otwartością i przychylnością umożliwił mi i innym uczniom podążanie za własnymi pasjami, co wiązało się czasem z nieobecnością w szkole. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, naprawdę prosto z Los Angeles Alicja Bachleda-Zuruś. Przyleciała wczoraj w nocy. Pocieszę Państwa, że benzyna w Kalifornii jest po $7. Szanowni Państwo, okazało się, że no parę lat wstecz i obciach, no to dopiero jak to teraz musiało wyglądać, przepraszam. Pewnie dramatycznie, a jeszcze jestem po COVID-zie, weszło w kolana. Proszę Państwa, stojąca obok mnie przed chwilą Alicja, to był taki moment, kiedy zacząłem wierzyć w to, że marzenia mogą się realizować. Bo to było tam parę lat temu, był casting na Zosię w Panu Tadeuszu. Ukrop taki jak dzisiaj, też przyszli do mnie dwaj uczniowie, mówią, że panie dyrektorze, po przeciwnej stronie ulicy na krawężniku siedzi taka starsza pani, widać, że jest bardzo zmęczona, więc dodawajcie panią do mnie do gabinetu, napoimy. I okazało się, że ta pani była jedną z wysłanniczek Andrzeja Wajdy i patrzyła przed szkołami na osoby, które mogłyby spełniać te warunki na Zosie. I wtedy sobie pomyślałem, kurczę blade, jakby to fajnie było, gdyby ta Zosia od pana Tadeusza Wajdy to była nasza uczennica. I to się zrealizowało. Ja zacząłem wierzyć w tak zwane marzenia dyrektora. Nie bałem się mieć jakichś tam pomysłów. Kolejne takie marzenie związane z obszarem 5. Liceum to jest to, co państwo widzicie, ten bałagan, który się zaczął. Wiele lat temu, tak ze 20, podjąłem taką pierwszą próbę, żeby ten strych zaadoptować.
No wiecie Państwo, że trochę to trzeba było poczekać, ale już wchodzimy na grubo dzięki panu prezydentowi, bo to trzeba dość mocno wysilić się finansowo. Czyli kolejne moje marzenie się spełniało. Lat temu, no sporo, byłem na komersie w okresie stanu wojennego. Pan dyrektor Stefanów załatwił, że jedna klasa po maturze mogła mieć komers. Nikt nie chciał siedzieć przez całą noc, bo to była godzina milicyjna. Ja byłem taki swobodny biały żagiel. Myślę, co mi tam posiedzę. Siedzę w tej auli i patrzę się, żółta sukienka. No i potem okazało się, że w tę żółtą sukienkę była odziana absolwentka, świeża absolwentka 5. liceum, jaka pani Dorotka Geller. I proszę Państwa, no chciałem się ożenić, ale no jakoś tam no to nie wyszło, coś napsociłem. No i czekałem 32 lata na to, żeby to moje marzenie związane z 5. liceum oczywiście się spełniło. Jestem z tą kobietą. Kolejne marzenie, otworzyć szkołę dla uczniów niepełnosprawnych. Dzięki panu prezydentowi się udało. Mamy, działa. Jako młody człowiek miałem różne takie pomysły, tak? A to chciałem być Indianinem na przykład, jak byłem taki mały, a to potem strażakiem. No takie, tego mi się plączą takie różne rzeczy po głowie. I okazało się, że chyba tam miałem około 7 lat. Mama mnie wzięła do filharmonii na koncert. Pamiętam, to był 4. koncert fortepianowy Beethovena, przepiękny. I oczywiście zamarzyłem, że chciałbym być też pianistą, tak? Czyli odkładać sobie ten fraczek, dostać brawa i w ogóle, no ale okazało się, że mama mnie skierowała oczywiście na prywatne lekcje z fortepianu, ale ważniejsze dla mnie było granie w beki, potem uprawianie tenisa, paru innych rzeczy, zaniedbałem kompletnie i to marzenie się akurat nie spełniło, ale w naszej szkole poza bardzo mądrymi uczniami, którzy dobrze rokują na przyszłość w różnych obszarach naukowych, mamy potężną liczbę wybitnych naprawdę muzyków. Dla przybliżenia jeden z nich to na przykład Marcin Koziak, wybitny pianista, finalista konkursu Chopinowskiego. No i taki stary fortepian, no bardziej to można forteklapą nazwać, no na którym no nie można było wykonać jakichś mocnych utworów, ponieważ po pewnym czasie zaczynał się z tego instrumentu wydobywać taki jednolity huk. A już to już było ciężko. No i znowu dzięki panu prezydentowi spełniło się to moje marzenie, że mam koncertowy fortepian. Dzieci moi, kochani uczniowie, mogą po prostu naprawdę wykonywać no, muzykę na właściwym poziomie. Cieszymy się z tego przeogromnie. Też mogą sobie ćwiczyć na nim, jak nie mają możliwości takich w domu, czy są w internatach i tak dalej, i tak dalej. Marzenie kolejne. Spotkać rzeszę super sympatycznych, mądrych, pracowitych nauczycieli. Spotkać świetnych ludzi i pracować z nimi w obszarze administracji. Myślę, że no mam, jestem fuksiarzem, no mam szczęście do dobierania sobie do tych osób, które chcą tworzyć to, co nazywamy tym 5. liceum ogólnokształcącym. Bez Państwa energii, zaangażowania, kolosalnej pracy nigdy nie bylibyśmy w tej pozycji, w jakiej jesteśmy. Bez Państwa to moje marzenie, żeby ta szkoła stała się jedną z najlepszych szkół w Polsce, nie byłoby wykonalne. Udało się. Dziękuję. No i wreszcie, proszę Państwa, to, co no, stanowi jakby clue tego wszystkiego, czyli uczniowie, tak? Wspaniali młodzi ludzie, naprawdę otwarci, chcący pracować, dający nam ogromną radość z tej naszej pracy. Bo my widzimy sens tej pracy poprzez ich wyniki. Ten wysiłek nie idzie na marne, więc to my wchodzimy do szkoły z poczuciem, że jesteśmy coś mądrego, sensownego w stanie zrobić. Wychodzimy z zajęć, wiedząc, że czegoś my dokonali sensownego.
I za to tym moim kochanym uczniom przez no to już 30 lat, bo to 40, bo to 40. Bo 30 dyrektorowania, 10 jeszcze uczyłem, także tym wielu pokoleniom serdecznie dziękuję. Dziękuję też absolwentom za to, że mogłem się od Państwa tej szkoły uczyć, poznawać, jaki jest jej charakter, próbować podtrzymać pewne stany, które tworzą coś niezwykłego, czym jest to 5. Liceum Ogólnokształcące, bo to jest naprawdę niezwykła szkoła, ale właśnie tworzona przez nauczycieli, przez wiele, wiele, 150 lat to się odbywa, tak? Na początku to były nic sponie okropne, bo to był nowy typ szkoły, więc to towarzystwo przychodziło tak z podziemnej gwiazdy, ale dzięki nauczycielom bardzo szybko ten poziom został osiągnięty, jak Pan Bóg przykazał. Także myślę, że też Państwa marzenia jako nauczycieli, Państwa marzenia jako absolwentów dzięki tej szkole się realizują. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy panu dyrektorowi. Panie dyrektorze, zostanie pan na scenie, a ja poproszę na scenę pana prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. Panie prezydencie, oddaję pana dyrektora w pańskie ręce. Zaraz do tego wrócimy. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o pozycjonowaniu jakiegoś miasta, to bierzemy pod uwagę z reguły jakość i ilość wyższych uczelni, na ogół nie zastanawiając się nad uczelniami średnimi. To jest bardzo duży błąd, albowiem to właśnie te szkoły powodują, że te wyższe uczelnie mają znakomitych absolwentów i znakomitych studentów, nie mówiąc już o pracownikach. Kraków akurat nie ma taką sytuację, że ma wiele tego typu uczelni średnich, już nie mówię o jedynce, o piątce, o technikum łączności, no bo to są te szkoły, które są no, na samym topie w Polsce. Jeżeli popatrzycie Państwo na rankingi Perspektyw, Newsweeka, Rzeczypospolitej, to piątka zawsze jest na czele. To tutaj Państwo jesteście tymi, którzy no, tworzą nie tylko Kraków, nie tylko Polskę, ale także i funkcjonują zupełnie dobrze za granicą. To Państwo jesteście tymi, dzięki którym Kraków jest takim miastem, jakim jest. Chciałem Wam za to wszystkim podziękować, bo to naprawdę wielka rzecz wymagająca wielu lat pracy. Pan dyrektor tutaj mówił też o swojej historii, marzeniach, trochę o historii szkoły. To naprawdę wszystko jedno na drugie się nakłada i dzięki temu, dzięki Waszym staraniom i kadry nauczycielskiej, to ta szkoła ma takie miejsce. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, nie robić z tego takiej wielkiej akademii, chciałbym na ręce Pana Dyrektora przekazać dla szkoły odznakę za zasługi dla Krakowa, bo naprawdę jest to warte. I tak nawiązując do tego, co pan dyrektor mówił wcześniej, tych swoich różnych marzeniach związanych ze szkołą, no, bardzo się cieszę, że tak wymieniał mnie, ale tu jeszcze jest jedno marzenie, które się miało wiązać ze mną, także mianowicie pan dyrektor mnie kiedyś poprosił, żebym mu dał ślub. Czekam. Post mortem juventutem, post molestam senectutem,
Wiener Brand von Iber, Wiener Brand von Iber, Sempe sind in Flore. Sempe sind in Flore. Chór piątego liceum ogólnokształcącego. A teraz wracamy do słowa mówionego. Profesor Adam Rotfeld, absolwent piątki, niestety nie może być z nami dzisiaj osobiście. Panie profesorze, życzymy dużo, dużo zdrowia. Docierają informacje, że pan profesor pyta, czy będzie film z gali jubileuszowej. Oczywiście i dotrze do pana profesora w pierwszej kolejności, ale udało nam się z profesorem skontaktować przed galą i teraz zapraszam na wykład jubileuszowy. Profesor Adam Rotfeld Piątkowicz. Panie dyrektorze, szanowni państwo, mimo zarządzenia ministra zdrowia, najwyraźniej wirusy COVID-u się nie podporządkowały temu zarządzeniu i praktycznie uniemożliwiły mi udział bezpośredni w naszym spotkaniu w 150. rocznicę założenia szkoły. Pozwólcie państwo, że przedstawię swoje uwagi zdalnie. Rzecz w tym, że każdy rocznik absolwentów i każdy uczeń ma co naturalne inne wspomnienie ze swoich lat licealnych. Moja pamięć z pierwszego roku szkolnego w 5. liceum Augusta Witkowskiego w Krakowie ma barwy szare i nacechowane trwogą. Z pewnością nie są to wspomnienia radosne. By zrozumieć, co mam na myśli, wystarczy, że przypomnę spis uroczystości i wydarzeń, w których brała młodzież w pierwszym roku nauki na przełomie 51 i 1952 roku. Księga wydana na 130-lecie liceum odnotowuje następujące istotne w życiu szkoły spotkania i imprezy, poczynając od września 1951 roku. Były to zebranie wyborcze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, akademia poświęcona sprawozdaniu delegata na zlot młodych bojowników o pokój, zobowiązania z okazji 34. rocznicy rewolucji październikowej, 12 października obchody rocznicy bitwy pod Lenino, dalej zbiorowe wyjście do kina na film pod tytułem Daleko od Moskwy, akademia z okazji 3. rocznicy zjednoczenia PPR i PPS, którego wynikiem było powołanie do życia PZPR. W grudniu akademia z okazji 72. rocznicy urodzin Józefa Stalina. Proszę o wyrozumiałość, nie będę przytaczał całej listy tych historycznych wydarzeń, świąt i akademii, których łącznie było 28, bo przecież były jeszcze rocznice śmierci Lenina i Świerczewskiego, 60. urodziny Bolesława Bieruta, etc. Żadna z tych uroczystości nie zapisała się na twardym dysku mojej pamięci. Przywoływałem je, by choćby sobie samemu uświadomić rzeczywistość, w jakiej żyliśmy, a co ważniejsze, w jakich warunkach pracowali nasi nauczyciele i wychowawcy. Na szczęście nie zwoływali oni zebrań, na których uczniowie mieliby potępiać amerykański imperializm i innych wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, których łącznie ze Sonką Ziemniaczaną nigdy wtedy nie brakowało. Pamiętam też zorganizowaną wówczas bodaj w budynku AGH wielką wystawę pod tytułem Oto Ameryka, na którą waliły tłumy. Magnesem była muzyka towarzysząca ekspozycji, głównie zakazane w tamtych czasach rytmy boogie-woogie i jazzu. Dla młodocianej widowni atrakcyjne były również eksponaty. Obok odłamków amerykańskich pocisków i bomb zrzucanych na Koreę były też pokazywane w gablotach barwne, kolorowe części intymnej damskiej bielizny. Jakkolwiek miały ilustrować demoralizację amerykańskiej młodzieży, to wywoływały u młodych chłopców
reakcje odwrotne od zamierzonych. W kioskach obok Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego były też wystawione pisma radzieckie, Prawda i Izwestia. Pamiętam z tamtych czasów odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze, czym różni się prawda od Izwestii? Tym, że w prawdzie nie ma Izwestii, czyli wiadomości, a w Izwestiach nie ma prawdy. Pytanie drugie, dlaczego polskie gazety kosztują dwa razy drożej niż radzieckie? Odpowiedź, to oczywiste, przecież tłumaczenie też kosztuje. Przyjąłem się jednak z opowiadaniem ówczesnych anegdot i dowcipów, bo za jeden z nich zapłaciłem wysoką cenę. Opowiedziany późną nocą podczas przerwy na jednym z licznych i nudnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych zostałem oskarżony o, cytuję, szeptaną antyradziecką i antysemicką propagandę i usunięty ze wszystkich organizacji. Było to na rok przed maturą, wiosną 1954 roku. Mogłem liczyć się z tym, że za tak wrogą i szkodliwą działalność grozi mi usunięcie ze szkoły. Z całą pewnością odnotowanie w ankiecie, że jestem usunięty ze wszystkich organizacji, blokowałoby mi przyjęcie na studia. Wtedy moja klasa, 10 B, zachowała się w sposób odważny. Bez żadnej inspiracji z mojej strony koledzy skierowali do Prezydium Zarządu Miejskiego ZMP w Krakowie list z postulatem uchylenia decyzji, ponieważ jak pisali, postawa naszego kolegi była wzorem i przykładem postępowania zgodnego z regulaminem uczniowskim. Koniec cytatu. Rok później nowy dyrektor szkoły, Stanisław Potoczek, wytypował mnie jako kandydata na egzamin wstępny na Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. W ten sposób zdecydował w istotnej mierze o kierunku moich zainteresowań zawodowych na całe życie. Dodatkowo ułatwił moje przyjęcie na studia tym, że oddelegował mnie jako przedstawiciela 5 liceum na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie. Przypuszczam, że mogło to mieć znaczenie w podjęciu pozytywnej dla mnie decyzji komisji egzaminacyjnej, która przesądziła o przyjęciu na studia. Tak czy inaczej, nawet gdyby postawa mojej klasy i dyrektora szkoły nie miała żadnego wpływu na podejmowane decyzje, były one dla mnie ważnym świadectwem solidarności i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Pożółkłe kopie listów wysłanych przez klasę w mojej obronie mają dla mnie po blisko 70 latach większe znaczenie niż różne honorowe dyplomy, ordery i wyróżnienia. Dokumentują, że w tym ponurym okresie stalinowskich nieprawości trafiłem na osoby, które wyniosły z domu i ze szkoły szlachetne wartości duchowe, których wyrazem była i pozostaje solidarność i bezinteresowna życzliwość wobec tych, którzy potrzebują jej w trudnych czasach często bardziej niż pomocy materialnej. A przecież mogło być inaczej. Przecież pisze o tym wydanej przed rokiem w książce Gregor Zimmer, w książce Jak wychować nazistę. Był to dyrektor amerykańskiej szkoły w Berlinie w latach 1928-1939. Były to czasy, gdy od stycznia roku 1933 rządy w Niemczech sprawowała partia hitlerowska. Zimmer napisał reportaż o tym, jak w krótkim czasie fanatyczna faszystowska edukacja zmieniła Niemcy i Niemców z narodu o wysokiej kulturze w barbarzyńską holotę motłoch. Niewiele brakowało, abym doświadczył czegoś podobnego i stał się ofiarą takiego systemu wychowania. Trafiłem do wiejskiej szkoły w wieku 5 lat. Było to na Podolu w 1943 roku w małej ukraińskiej wiosce, której nauczyciel zdecydował, że skoro umiem czytać, to powinienem zacząć swoją edukację od klasy drugiej. Otrzymałem stosowne czytanki z brunatnymi ilustracjami w sepii. Było tam zdjęcie otoczonego dziećmi pana z wąsikiem, który trzymał swoje ręce na ich główkach. To był Hitler.
W rok później, po wejściu Armii Czerwonej, dzieci otrzymały nowe podręczniki, na których zobaczyłem podobne zdjęcie, tym razem czarno-białe. Innego pana. To był Stalin. Kiedy trafiłem do 5 liceum imienia Witkowskiego w Krakowie, zalecane były dwie książki. Jak hartowała się stal Nikolaja Ostrowskiego i poemat pedagogiczny Antona Makarenki. Obie powieści do rangi wartości najwyższych zaliczały donosicielstwo, nawet przeciwko własnym rodzicom, a wierność partii stawiały wyżej niż ogólnoludzkie zasady moralno-etyczne. Przy tym pedagogika Makarenki wyrastała z doświadczeń dziecięcej kolonii karnej NKWD. Między fanatyzmem pedagogiki hitleryzmu i stalinizmu było bliskie duchowe pokrewieństwo. Jak pisał ironicznie Bertolt Brecht, człowiek ma skłonność ku dobru niż do złu, ale warunki nie sprzyjają mu. Na szczęście szkoła imienia Witkowskiego okazała się niepodobna i niepodatna na próby wychowania nowego człowieka. Co więcej, te próby nie powiodły się w całej Polsce, jak długa i szeroka. Co nie znaczy, że coraz to inni inżynierowie dusz nie usiłowali majstrować w tej materii i kształtować postawy amoralne, poprawiać historię w taki sposób, by promować, jak to się dzieje we współczesnej Rosji, obraz własnego narodu jako szlachetny i nieposzlakowany i przedstawiać napaść na Ukrainę jako wyzwoleńczą operację specjalną. Są to momenty, kiedy wierność zasadom nie tyle dobrego wychowania, co zachowanie poczucia godności, odpowiedzialności i obrona prawdy poddawane są najwyższej próbie. Albert Einstein, zmuszony do emigracji z Niemiec, powiedział, że są takie momenty w historii, kiedy postawa moralno-etyczna uczonego jest ważniejsza niż jego odkrycia naukowe. Z takiej próby wyszły z honorem nieliczne wybitne autorytety Niemiec, ale to one właśnie stały się punktem odniesienia i wzorem w procesie późniejszej demokratycznej transformacji narodu niemieckiego. Podobne postawy w Polsce czasów stalinowskiej dyktatury demonstrowała zdecydowana większość nauczycieli. Z całą pewnością etyczno-moralna postawa nauczycieli w naszym liceum, ich poważne i życzliwe podejście do uczniów, przywiązanie do takich kategorii jak prawda i uczciwość miały ważny wpływ na życie każdego z nas. Za to chciałbym wyrazić naszym nauczycielom serdeczną wdzięczność. Przed laty, kiedy byłem dyrektorem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, profesor Zbigniew Religa powiadomił mnie, że przygotowuje wielką księgę pod tytułem Dar Serca, w której osoby różnych profesji podzielą się swoimi refleksjami o tym, jakimi zasadami kierują się w swoim życiu. Sprzedaż tego dzieła miała wesprzeć założoną przez profesora Fundację Ratowania Życia Dzieci Chorych na Serce. Byłem w kłopocie. Chciałem wnieść swój wkład na tak szlachetny cel, ale nie pretendowałem do roli autorytetu, który miałby radzić nowym pokoleniom, jak żyć. Odwołałem się do powtarzanej przez Antoniego Słonimskiego rady, której udzielił mu jego ojciec Stanisław. Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiej sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, radzę, byś powiedział prawdę. Na podstawie własnych doświadczeń dodałem, naszym życiem często rządzi przypadek, ale przypadek służy z reguły dobrze przygotowanym. Tę prostą prawdę wyniosłem ze swojej szkoły, a całe późniejsze życie potwierdziło głęboki sens tych zasad. Mam pełną świadomość, jak bardzo rzeczywistość dzisiejszej Polski odbiega od tego, co pozostało z lat młodzieńczych w pamięci moich rówieśników. Nie bez powodu już starożytni Rzymianie spostrzegli, że gusty i sposoby zachowania dzieci są bardziej podobne do postaw kolegów i koleżanek z ich pokolenia niż do własnych rodziców. Niemniej pewne wartości, stare jak świat,
które wyrażają pisane i niepisane normy i zasady, zachowały swoje znaczenie. Świadczy o tym choćby prawo rzymskie, którego logika i sentencje, mimo upływu ponad 2000 lat, stanowią uniwersalny fundament wszystkich systemów prawnych współczesnego świata. W czasach burzliwych przemian, w których wszyscy chcemy tego czy nie, aktywnie uczestniczymy, szczególne miejsce i rolę odgrywają trzy środowiska i instytucje: dom, szkoła i społeczeństwo. Przez wieki stanowiły one o ciągłości i zmianach w naszym życiu. Gwarantowały poczucie przynależności, tożsamości kulturowej, godności i bezpieczeństwa w różnych wymiarach, duchowym i materialnym. Dziś wszystkie te instytucje, dom, szkoła i społeczeństwo, znalazły się w poważnym kryzysie. Jest to równie wielkie, a może nawet większe wyzwanie dla nowego pokolenia niż inne globalne kryzysy: klimatyczny, ekologiczny, energetyczny, cybernetyczny i wiele, wiele innych. Na każdy z nich społeczność międzynarodowa mogłaby poszukiwać wspólnej odpowiedzi i rozwiązania. Łącznie wszystkie te wyzwania stwarzają jakościowo nowe globalne zagrożenia. Na to nakłada się jeszcze groźba wojny, i to w pobliżu naszych granic. Do niedawna wydawało się, że w Europie, a zwłaszcza w naszym najbliższym sąsiedztwie, zagrożenia tego typu minęły raz na zawsze i przeszły wyłącznie do podręczników historii. Niestety stało się inaczej. To, co było niewyobrażalne i nie do pomyślenia, stało się faktem. Dom, szkoła i instytucje państwa i społeczeństwa nie przetrawiły do końca długofalowych konsekwencji tego, co zaczęło się 24 lutego bieżącego roku i z czym uczniowie naszego liceum i wszystkich polskich szkół będą konfrontowani w nadchodzących latach. A przecież to od nich zależy przyszłość Polski i jej miejsce w świecie. Na zakończenie przywołam słowa, które zamieściłem w zbiorze esejów opublikowanych na stulecie odzyskanej niepodległości. To, czy i w jakiej mierze nowe pokolenia Polaków zdołają wykorzystać złożone w ich ręce przysłowiowe biblijne talenty, będzie zależeć od nadchodzącej generacji, która przejmie odpowiedzialność za Polskę. Szkoła i cały system edukacji obywatelskiej mają w tej mierze zadanie i rolę trudną do przecenienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, profesor Rotfeld jest przewodniczącym honorowego Komitetu Obchodów naszego jubileuszu. Przed nami muzyka, muzyka w wykonaniu Piątkowiczów, absolwentów naszego liceum. Na początek bardzo pilna uczennica klasy humanistycznej. Uwielbiała teściki profesor Jadwigi Kręgiel. Może dlatego mówi, że dzisiaj pisze bez żadnych błędów ortograficznych. Aktorka Teatru Ludowego. To ważne, bo jutro odbiera medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Zapraszamy na scenę Małgorzatę Krzysicę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy jest moja klasa? Jest! Małgosia Hart. U nas w klasie było 6 Małgorzat. No tak, Olasińska, przepraszam. Ale też innych kolegów, którzy są z mojej klasy, witam bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie, bo czasami ich katowałam różnymi wierszykami. Proszę Państwa, na dzisiejszą uroczystość przygotowałam coś, co dla mnie jest dosyć szczególne, muzyka, która jest dla mnie dosyć szczególna, bo to jest następna moja płyta, która ukaże się w jesieni. Muzykę na tę płytę napisał Mietek Jurecki z Budki Suflera, tekst Staszek Głowacz i jeszcze Piotr Kominek, również współpracujący z Budką Suflera. Proszę Państwa, nie będę dużo gadać, bo słów padło tutaj już bardzo wiele. Co prawda Zbigniew Wodecki nie chodził do 5 LO, ale miał w nim bardzo wielu przyjaciół. I specjalnie w hołdzie Zbyszkowi w tym roku minęło 5 lat od jego śmierci. Została napisana piosenka dzisiaj specjalnie dla Państwa, absolutna premiera.
dniu przychodzi sen, żeby uciszyć to, co rany jątrzy. Po każdej nocy przychodzi dzień, po burzy na dach wchodzi słońce. Wszystko początek ma i kres, choć trudno nam się z tym pogodzić. W życie wpisaną mamy śmierć, wszystko co przyszło musi odejść. Przestało padać w Krakowie, choć przeszły nad nim deszcze łez. Kiedy do nieba szedł człowiek, który od Bacha zaczynał dzień. Przestało padać w Krakowie, lecz pejzaż już w nim nie ten sam. Izolda nigdy się nie dowie, z kim Zbyszek oglądał dziś świat. Przestało padać w Krakowie i teatr znów uczy nas żyć, chociaż nie wróci już człowiek do miejsc, w których lubił być. Przestało padać w Krakowie, krajobraz już w nim nie ten sam, lecz zwyżka nut ponadczasowy deszcz nie zmył, świat nie będzie grał. W życiu stoi śmierć i każda rana kiedyś się zabliźni. Największy blask ma własny cień, a każdy popiół ziemię żyźni. Wszystko początek ma i kres, choć trudno nam się z tym pogodzić. Nie wiedzieć czemu tak już jest, nie ma urlopów i nadgodzin. Przestało padać w Krakowie, choć przeszły nad nim deszcze łez. Kiedy do nieba szedł człowiek, który od Bacha zaczynał dzień. Przestało padać w Krakowie, lecz pejzaż już w nim nie ten sam. Izolda nigdy się nie dowie, z kim Zbyszek ogląda dziś. Przestało padać w Krakowie i teatr znów uczy nas żyć, chociaż nie wróci już człowiek do miejsc, w których lubił być. Przestało padać w Krakowie, już w nim nie ten sam, lecz zwyżka nut ponadczasowy deszcz nie zmył. Proszę Państwa, ze mną chór 5. Liceum Ogólnokształcącego pod kierownictwem pani Ewy Pasek. I właśnie ten chór będzie mi towarzyszył. Co prawda na płycie śpiewam sama, ale stwierdziłam, że jeżeli jest chór, to będzie śpiewał chór. Prawda? Są świetni. Proszę Państwa, druga piosenka, która mówi o godności ludzkiej. Myślę, że wychowankowie 5. LO tą godnością mogą się poszczycić. Nie ma już z nami pani profesor Kręgiel, ale moje pytanie, czy moja druga wychowawczyni, pani Niwińska, jest? Pozdrawiam serdecznie. Kobiety w pewnym wieku się już o rok matury nie pyta, więc nie będę mówić, w którym to było roku. Rzeczywiście chodziłam do klasy humanistycznej i matematyka była niestety tą słabszą moją stroną, ale poszłam w artysty i na szczęście nie jest mi tak bardzo potrzebna. Proszę Państwa, druga piosenka, również duetu Staszek Głowacz-Mietek-Jurecki, Tylko i aż.
mam zawsze tę samą twarz. Mam własną twarz, tylko i aż. Tylko i aż mam zawsze tę samą twarz. Nie udaję nikogo, bo po co? Idę wciąż własną drogą, wiem dokąd. Czasem ten dziwny świat przypnie mi parę łat. Czasem poskąpi fart, czasem przyczepi gard. Każe mi w mroku stać po twarz. Mam zawsze tę samą twarz. Wiele twarzy spłonęło ze wstydu. Wiele twarzy jest dziełem hybrydy. Czasem ten dziwny świat mąci spokój i ład. Wabi mnie wichtrem kłam. Kusi mnie blaskiem szat, każe walczyć co dnia o własną twarz, tylko i aż, tylko i aż, mam zawsze tę samą twarz. Mam własną twarz, tylko i aż, tylko i aż, mam zawsze tę samą twarz. Tak a propos katowania swoich kolegów różnymi wierszykami, to przypomniała mi się taka anegdota, że kiedyś na jakiejś akademii w granatowej spódniczce, białej bluzeczce stanęłam na scenie w auli, w rozkroku i całą redutę Ordona. Umęczyłam towarzystwo nieźle, więc żeby mi wybaczyli, napisałam taki już skrót reduty Ordona, który szybciutko przytoczę, który na balu maturalnym, koledzy może pamiętają, powiedziałam we fragmencie. Nam uczyć się kazano. Wystąpiłam śmiało i spojrzałam po klasie. 30 uczniów drżało. Nieuków klasowych ciągnął się szeregi, prosto, długo, daleko, jako morza brzegi i widziałam profesora. Przybiegł piórem, skinął i jak ptak jedno skrzydło dziennika rozwinął. Wylewa się z ławek ściśniona hołota, długą, czarną kolumną, jako lawa błota, z książkami pod pachą, jak sępy podręczniki na śmierć prowadzą zastępy. Pozdrowienia dla wszystkich polonistów. Proszę Państwa, i ostatnia piosenka, którą przygotowałam na dziś, Skąd w ludziach tyle zła? No myślę, że tytuł wiele mówi. Widzimy, co się dzieje wokoło. Proszę Państwa, w podzięce za to, że jestem wychowanką 5 LO, dla wszystkich moich profesorów, również nieżyjących, dla wszystkich kolegów, podziękowanie i za to, że właśnie godnie reprezentujemy wciąż nasze liceum, chociaż już tyle lat minęło. Skąd w ludziach tyle zła?
ciemno wokół, żeby widzieć wszystko zbyt jasno wokół, żeby poczuć bliskość ze skrajności w skrajność. Nie ma nic za darmo. Mała łza wokół, by poczuć, że boli. Zbyt wielki niepokój, zbyt dużo złej woli. Ze skrajności w skrajność. Zdrada i sprzedajność. Skąd w ludziach tyle zła? Skąd w nich pogardy tyle? W ludziach tyle zła, choć żyją tylko chwilę. Skąd na bezbronnych gwałt? Skąd niegodziwa podłość? Skąd w ludziach tyle zła, choć jest w nich tyle dobra? Dużo chłodu, żeby ogrzać serca. Za mało wody, by w niej umyć ręce. Ze skrajności w skrajność. Tu i tam jest marność. Za dużo zbrodni, za mało wyroku, a w dłoniach pochodnie, by podpalić spokój. Ze skrajności w skrajność, by coś zagarnąć. Skąd w ludziach tyle zła, skąd w nich pogardy tyle? W ludziach tyle zła, choć żyją tylko chwilę. Skąd na bezbronnych gwałt? Skąd niegodziwa podłość? Skąd w ludziach tyle zła? Wielkie drzewo życia coraz mocniej krwawi. Chodzi z ukrycia ohydna nienawiść. Skąd w ludziach tyle zła? Skąd w ludziach tyle zła? Skąd na bezbronnych gwałt? Skąd niegodziwa podłość? Dziękuję bardzo. Przypominam, że ze mną wspaniały chór Piątego LO. To wy teraz odpocznijcie, a ja zapraszam kolejnego naszego gościa, również oczywiście absolwenta Piątego LO, który jest gitarzystą, aktorem, producentem, lektorem. No naprawdę CV ma bardzo, bardzo bogate. Ale opowiedział mi pewną anegdotę, którą państwu przekażę. Otóż on nie zdawał do piątki, zdawał do dwójki i się w dodatku dostał. I co się okazało? Ponieważ również uczył się w szkole muzycznej, w tej konkurencyjnej szkole, no niestety zajęcia odbywały się do bardzo późnych godzin wieczornych, a on chciał kontynuować swoją naukę muzyczną. Przyszedł do piątki.
I tak jak mi powiedział, to jest najszczęśliwszy dzień w jego życiu. A wiecie dlaczego? Bo usiadł w ławce z pewną młodą dziewczyną, Magdaleną, która została jego żoną. Jest Magda, tutaj na środku. Michał, cóż, oddaję ci w takim razie głos. Ja państwu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu, bo na 140-leciu też się spotkaliśmy w Filharmonii. Może dożyjemy wszyscy do kolejnej rocznicy. Dziękuję ślicznie. Małgorzata Krzesica. Ja sobie właśnie uświadomiłem pozycję dość trudną, w jakiej się znalazłem, gdyż Małgosia śpiewa w piosence Skąd w ludziach tyle zła i na scenę wchodzę ja. Także, no ale nic, spróbujemy jakoś sobie dać radę z tym faktem. Rzeczywiście, moja przygoda z Piątym Zakładem to jest przede wszystkim życiowa przygoda z moją cudowną żoną Magdaleną, panią doktor historii sztuki, bo dla kogo Madzik, dlatego Madzik, a dla kogo pani doktor, to pani doktor. I rzeczywiście stuknie nam we wrześniu 24 lata chyba, jeśli dobrze liczę. I ja wiem, nie idźcie tam, proszę państwa, w tą stronę, że zgodnie z polskim prawem za rok bym wychodził, bo to słaby jest dowcip. Natomiast wzbudzaliśmy z Madzią i wzbudzamy do dzisiaj, jesteśmy dość charakterystyczni, wzbudzamy dość sporą wesołość. Dlatego, że jest między nami dość duża różnica wzrostu. I to ja jestem niższy. Co będzie pewnie można zaobserwować, jak staniemy obok siebie. I w pewien... nam to nigdy nie przeszkadzało. Było wszystko okej, jakby nigdy się tym nie przejmowaliśmy. Natomiast genialną interpretację tej sytuacji przedstawiła fantastyczna polska aktorka, pani profesor Anna Polony, pod skrzydłami której miałem przyjemność studiować razem z całą moją grupą w szkole teatralnej. I już po zajęciach, to był już jakiś wieczór, Madzia przyszła po mnie na PWST, gdzieś mieliśmy iść na jakiś spacer, jakieś tam buzi w holu i pani profesor Polony obserwuje nas i mówi: Łanuszka, ty to się musisz lubić przytulać. Ja zaskoczony, bo rzeczywiście no, trafna to diagnoza była, zapytałem pani profesor, no... Tak, ale skąd taka konstatacja jeszcze w tak krótkim czasie? A pani profesor Polony powiedziała tak. No bo tak, ona jest od ciebie dużo wyższa i jak ty się do niej przytulasz, to od razu masz twarz w strategicznym obszarze. Genialne. I tak sobie z Madzią kroczymy już 24 lata, a razem z nami sobie kroczy taka jedna, czasem miła, czasem złośliwa, mała Mi. I to jest piosenka, którą zagram dla państwa na początek. Żeby jakoś nam się żyło, weźmy sobie małą miłość. Niech zamieszka w korytarzu na imię strych. W sumie co nam taka szkodzi, a my już nie tacy młodzi. Jak zawali, to się ją wyprosi w mig. Lepiej miłość mieć niż nie mieć, mówią, z czasem rośnie w cenie. Lecz dowodów na tę tezę raczej brak. Poczekamy, zobaczymy, czy równiny, czy doliny przyjdzie razem z nią przemierzać w przód i w spak. Od przybytku boli głowa, a to tylko mała mi. Mała miłość jeszcze się po cichu tli. Wcale nie jest tak cierpliwa i łaskawa także nie. Jak włóczyki, mała miłość mieszka tam, gdzie sama chce. Coś upichci, czy posprząta, mała miłość w czterech kątach. Zapodzieje klucze, nie wiadomo gdzie. Jakoś sobie drzwi otworzy, pójdzie spać o późnej porze. Za to kawę z rana zrobi
czemu nie? To przybierze ciut na wadze, nic się na to nie poradzi. Wtedy ciuch o rozmiar większy albo dwa. Coś tam burknie też pod nosem na kolejne siwe włosy. Choć je lubi, ale o tym cichosza. Od przybytku boli głowa, a to tylko mała mi. Mała miłość jeszcze się po cichu tli. Wcale nie jest tak cierpliwa i łaskawa także nie. Jak włóczyki mała miłość mieszka tam, gdzie sama chce. Od przybytku boli głowa, a to tylko mała mi. Mała miłość jeszcze się po cichu tli. Wcale nie jest tak cierpliwa i łaskawa także nie. Jak włóczyki mała miłość mieszka tam, gdzie sama chce. Żeby jakoś nam się żyło, weźmy sobie małą miłość. Niech zamieszka tutaj z nami jakiś czas. Nic nie mamy do stracenia. Mała miłość od niechcenia. Niech zostanie z nami, niech zostanie w nas. Jubileusz Piątego Zakładu to jest oczywiście przepiękna, fantastyczna uroczystość, ale warto też nadmienić, że cały nasz rocznik, rocznik 82, ma przecież w tym roku także swój jubileusz. Mamy 40. 82 roczniku, jesteś tam? No przecież! I tak sobie pomyślałem, że szukając takich powiązań między tymi piosenkami, które sobie piszę, a tą uroczystą galą, jakby to wszystko połączyć, te jubileusze, i znalazłem taką piosenkę, którą mam napisaną, i w niej jeszcze w dodatku jak w soczewce skupia się to, co jest najpiękniejsze w Piątym Zakładzie, czyli będzie w tej piosence skomplikowane działania matematyczne, wiadomo, przedmioty ścisłe, piąte liceum, będzie dbałość i szacunek do języka ojczystego, bo nawet muszę powiedzieć, że udało mi się prawidłowo w tej piosence zaakcentować, co jest niełatwym zadaniem, słowo matematyka. Także taka piosenka z dedykacją dla rocznika 82, dla Piątego Zakładu, pod tytułem Dwie dwudziestki. Posprawdzałem, poszperałem i zbadałem, co tam myślą sobie mądrzejsi niż ja. Czy na świecie się coś strasznie złego stanie? Czy świat skończy się, gdy masz 40 lat? Czy się zima z latem zmieni w kalendarzu? Jesień wiosną będzie, a noc zmiesza z dniem. Czy zabierać tyłek w troki mam od razu? Perspektywa może z powiek spędzać sen. Mówią, że mi jeszcze przyjdzie grać w zielone, że się nie ma o co stroszyć, niczym jesz. W ciągle młodej piersi krzyk na wszystkie strony, w górę serca zatem cholesterol też. A ja przyznam, że tak myślę sobie nieraz, że nie kręci mnie, co mogłoby się stać. Tu i teraz mnie zaś kręci jak cholera. Po swojemu chcę za rogi życie brać. Niech
jeszcze matematykami świadkiem. Żona ze mną razem wiek osiąga ten. A to przecież jakby dwie dwudziestolatki zaburzały swym libido nocą sen. Posprawdzałem, poszperałem i zbadałem, co tam myślą sobie mądrzejsi niż ja. I na świecie nic strasznego się nie stanie. Świat nie skończy się, gdy masz 40 lat. Chciałbym teraz dla Państwa zaśpiewać piosenkę, która w tych hektolitrach miodu, które się wylewają na te złote karty historii Piątego Zakładu, będzie łyżką. To od razu widać, że to sami piątkowicze. Także. Tak, będzie łyżką dziegciu, ponieważ są takie sprawy, do których szkoła nie przygotowała. I ta piosenka będzie mieć charakter niestety w 100% autobiograficzny. Wszystkie zdarzenia przedstawione w tej piosence wydarzyły się naprawdę. Nie zostały zmienione żadne imiona ani żadne nazwiska. To po pierwsze. Po drugie, wybieram tę piosenkę też dlatego, że przez ułamek sekundy pojawi się w tej piosence postać tak kontekstowo wybitnego absolwenta, nie wiem, czy jest tu dzisiaj z nami na widowni, podróżnika, wybitnego krytyka kulinarnego, kucharza. Wystarczy, że powiem, że na imię ma Robert i już wszystko będzie jasne. Ach, właśnie, a propos tych rzeczy, do których szkoła nie przygotowała, ja chciałbym w tej piosence w kilku miejscach sobie zagwizdać, no ale szkoła nie nauczyła, także z gwizdaniem wyjdzie albo nie wyjdzie. I jeszcze ostrzegam tylko wrażliwszych słuchaczy, widzów, że pada w tej piosence brzydkie słowo, a ponieważ wykon jest na żywo, więc nie będę w stanie wypikać tego brzydkiego słowa. Miś o bardzo małym rozumku, taki jest tytuł tej piosenki. Było lato, czerwiec duszny, miłość kwitła dookoła. W tym zaduchu mnóstwo muszek, a mnie rower nocą woła. Okulary chronią oczy przed much szarżą niebezpieczną. Źródło mojej w nocy mocy. Szkoda, że przeciwsłoneczne można w mroku przez szkła ciemne nie spostrzec krawężnika. Nie ma wiedzy w tym tajemnej. Jest złamanie obojczyka. A mój tata zawsze w takich sytuacjach mówił: synu, już nie ma dla ciebie ratunku, jesteś misiem o bardzo małym rozumku. Czterech kół też jestem mistrzem, rzekłbym nawet petrolheadem. W zakręt wchodzę z opon piskiem, taką mam po dziadku schedę. Jakby klątwa albo zmowa gaśnie bolid w środku lasu. Zapomniałem zatankować, nie no kurwa, autoszacun. I najlepszym jest na sparu, taki klops się może zdarzyć. W Renault, w Polo i w Subaru. Mi się zdarzył już 3 razy. A mój tata zawsze w takich sytuacjach mówił: synu, już nie ma dla ciebie ratunku, jesteś misiem o bardzo małym rozumku. W kuchni też ze mną nie zgorzej, zrobię obiad i kolację. Robert M. się schować może, gdy prowadzę deklasację. Zimne wino ręką drżącą, jak szef kuchni wszystkich szefów. W bezlitośnie tłuszcz gorący wlewam dumnie bez pośpiechu. Jak nie huknie, nie pierdyknie, z boku, z tyłu, z dołu, z frontu. Jezusicku, jak tu piknie cała kuchnia do remontu. A mój tata zawsze w takich sytuacjach mówił: synu, już nie ma dla ciebie ratunku, jesteś misiem o bardzo małym rozumku. Co racja, to racja.
Ja i w kuchni, i w sypialni lubię rzucić się jak w szale, w pikantności wichrychalne, albo ostro, albo wcale. A że mam dość zręczne palce, zsiekam w mig peperoncino, zaś kolejne palców harce będą już z kapsaicyną. Krzyki aż po sam nieboskłon, lecz w pamięci mieć wypadnie, by nim ruszysz w bój o rozkosz, zmyć papryczkę z rąk dokładnie. Moja żona zawsze w takich sytuacjach mówi: ech, już nie ma dla ciebie ratunku, jesteś misiem o bardzo małym rozumku. I moja żona zawsze w takich sytuacjach mówi: ech, już nie ma dla ciebie ratunku, jesteś misiem o bardzo małym rozumku. Racja, to racja. To racja, to racja. Michał Łanuszka. Fantastycznie, dziękujemy. Dziękujemy, Michale. Dziękujemy. Piękny, powłóczysty, przytulający głos. Ale teraz całkowita zmiana nastroju, klimatu. Ja powiem bardzo krótko. To jest anielski głos. To jest anielski głos sopranowy. Zuzanna Chwang, absolwentka piątki, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Zuzanno, jesteś? Zuzanna zaśpiewa nam dwie arie. Po pierwsze, Madame Butterfly Giacomo Pucciniego, potem arię Kleopatry z opery Juliusz Cezar Georga Friedricha Händla. Zuzanna Chwang, akompaniować jej będzie Katarzyna Gabryś. Brawa, brawa. Thank you.
Se vuoi smerare giù, c'è in porto, non sappia.
Zuzanna Chwang. Dziękujemy bardzo. Brawo, Zuzanno. Pięknie. Za chwilę wystąpi doskonale Państwu już znany chór 5. Liceum Ogólnokształcącego. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa. Chodźcie, chodźcie, kochani. A ja w międzyczasie uświadomiłam sobie, Jakubie, że wielu z nas, uczniów, absolwentów 5. liceum, kończyliśmy tę samą szkołę muzyczną Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Zuzanna, Michał Łanuszka, ja, ale również pani chórmistrzyni Ewa Kieres. Przy fortepianie Katarzyna Gabryś. Usłyszymy w wykonaniu chóru, usłyszymy dwa, że tak powiem, połączone chóry, mianowicie Cyganek i Matadorów z Trawiaty Giuseppe Verdiego. Silly dice matador.
krzesło kor. Kolce premio lecjant od krale bracia della mor. Kontaj pełnej mandatori, sale belle kogły star. Na piosonkiu mi ci kori, a no i basta fole dziar. Si, a, le, gro, priatel, tia, model, na sorte vario mor. La palestra di studia, mo a, io da, ci giocator. La palestra di studia, mo a, io da, ci giocator. Si, a, le, gro, priatel, tia, mo, la sorte vario mor. La palestra di studia, mo, a, io da, ci giocator. Nie muszę tego powtarzać, ale powtórzę. Chór 5. Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją pani Ewy Pasek. Szanowne panie, szanowni panowie, kolejny wykonawca. Przeczytam, co napisał sam o sobie. W liceum nie lubił wychowania fizycznego ze względu na wstręt do gier zespołowych. Jest bowiem, był i jest indywidualistą. Z akompaniamentem skrzypcowym Michała Chytrzyńskiego zaśpiewa dla państwa... Jak on się nazywa? Jacek Wójcicki. Wszystko jasne. Chodź dziewczyno do miasta, miasto niedobre dla dziewczyn. Pójdziesz, nie wrócisz, potem już nigdy nikt cię z tobą nie zaręczy. Gdy las cię nocą wystraszy, gdy nocą wystraszy rozległość, nie chodź dziewczyno, nie chodź do miasta, żeby ciebie nie urzekło. W mieście dziewczyno szeleszczą miękkie, jedwabne sklepy, ale ty miękkim, jedwabnym sklepom nie wiesz. Dziewczyno, lepiej. A kiedy wejdziesz do kina, jak się uchronisz w kinie, się wszyscy całują na fotografiach i w krzesłach. Nie chodź dziewczyno do miasta, miasto niedobre dla dziewczyn. Pójdziesz, nie wrócisz, potem już nigdy nikt się z tobą nie zaręczy. Gdy las cię nocą wystraszy, gdy nocą wystraszy rozległość, chodź dziewczyno, nie chodź do miasta, żeby ciebie nie urzekło. Thank you.
Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam sposób, i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co noc, co dzień. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy wspomnienia. Wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie. Co noc, co dzień, co noc, co dzień, co noc. Rzecz dzieje się we Lwowie na dachu pewnej kamieniczki. O, jak zarobim 200 złotych, to ci kupim cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż. Dobranoc, oczka zmruć. O, jak zarobim 200 złotych, to ci zrobim wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawa. Cicho, już. Dobranoc, oczka zmruż. Tak śpi, kochanie. Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać. Ja ci wszystko mogę dać. Lecz dlaczego nie chcesz spać? Tak śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty i wszyscy. A były sobie dwa. A kotki dwa. Szarobure, szarobure, obydwa. Śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie zgłocą, wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jedyna tylko nie. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknię już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, tak jak akurat mam, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim znów. Ja mógłbym w cyrku występować, orce w portfel chować, ach, co za raj. Ja mógłbym tańczyć do błędu, trzy miesiące z rzędu, bo wciąż bym tańczyć mógł na innej parze nóg. Bo gdybym ja miał cztery nogi, to mógłbym mężom przyprawiać rogi. Mnie mąż by nie mógł złapać wcale, bo miałbym stare dwie pary nóg.
dziś na cześć piątki wszyscy razem. Kip, 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 kip. Z całego serca, z ogniem, z gazem. Kip, 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 kip. Nie wierzcie temu, że są krótkie młode dnie. Tak długo trwają. Szanowni Państwo, śpiewał Jacek Wójcicki. Teraz zaprosimy na scenę dwie szczególne osoby. Bez których nie byłoby nas tutaj wszystkich razem w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Koledzy bardzo, bardzo się postarali. Mianowicie panów Piotra Czekaja, teraz przeczytam, żeby nie pomylić tych funkcji, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 5. Liceum Ogólnokształcącego. Witamy, witamy. I Marka Kordylewskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Jubileusz 150-lecia 5. Liceum Ogólnokształcącego. Witamy panów. Pan Marek Kordylewski i pan Piotr Czekaj. Szanowni Państwo. Drodzy goście. Nasza gala jubileuszowa powoli dobiega końca, ale nie jest to koniec jubileuszu. Jubileusz 150-lecia 5. Liceum trwa. Trwa od jesieni zeszłego roku i będzie trwał do jesieni tego roku. Chcielibyśmy serdecznie podziękować. Przede wszystkim członkom Komitetu Honorowego Jubileuszu. Dziękujemy patronowi honorowemu, panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu. Oraz patronowi honorowemu Izbie Przemysłowo-Handlowej. Dziękujemy mecenasom i sponsorom, których logo mogą Państwo zobaczyć na ekranie. Dziękujemy też Radzie Rodziców 5. Liceum, która wsparła obchody jubileuszu finansowo i organizacyjnie. Szczególnie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie do jubileuszu. Nie jesteśmy w stanie wymienić tutaj wszystkich z imienia i nazwiska. Będziemy pisali o tym w naszej księdze jubileuszowej. Gorąco dziękujemy artystom oraz chórowi 5. Liceum. Szukamy artystów, szukamy artystów. Gdzieś się... Halo artyści! Panowie tutaj nas zapraszają na scenę, to znaczy was. No jestem sama, przez chwilę jestem sama. O, idą, idą. Wielkie brawa. Witamy. Dla naszych artystów. Chór też zapraszamy. I chór zapraszamy. Co kolega mówi? Chór. Chór zapraszamy. Halo, chór. Chór też gdzieś się podział. Jest chór, witamy. A z pewnością jego bardzo godni przedstawiciele. Tak, no i teraz taki moment, taki właściwie to nie wiadomo, co się dzieje, tak? Właśnie. Czy niby jakieś zamieszanie? Nie, 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 wszystko jest w scenariuszu. Gdzie jest pan dyrektor Stanisław Pietras? A tutaj pan się schował, tak? Skoro pan dzisiaj wspomniał o spełnianiu marzeń, to teraz zapraszamy na scenę, żeby zmaterializować swoje marzenie. Hmm? O, o! O! Co to będzie? Śmiało, śmiało, panie dyrektorze. Bardzo śmiało. Bo na razie jest nieśmiało. Ale do przodu, super. Jak ten człowiek buduje napięcie.
No Stasiu, Stasiu, dejże spokój, dosyć już tej kociej muzyki. I basta. Brawo! Brawo, brawo, brawo! W wirtuozowskim wykonaniu Blaskotka, dyrektor Stanisław Pietras i chór 5. Liceum Ogólnokształcącego. I teraz zapraszamy wszystkich artystów. Szanowni Państwo, wszyscy na scenę, wszyscy. Prosimy jeszcze raz. Teraz wiecie, po co w piątce był potrzebny fortepian. Za grube miliony. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, którzy wystąpili na dzisiejszej gali. Bez nich nie byłoby tak pięknie i tak uroczyście. Chcielibyśmy jeszcze bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim, gościom na dzisiejszej uroczystości. To dzięki Państwa udziałowi w jubileuszu całe przedsięwzięcie ma sens. Patrząc po sali, wyraźnie widać, co nas wszystkich piątkowiczów łączy, niezależnie od rocznika. Brawa dla Państwa, dla wszystkich Państwa. Brawo! Brawo, brawo! Wszystkich zachęcamy do zamawiania księgi jubileuszowej. Będzie dostępna na jesieni. Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia wystaw jubileuszowych, które towarzyszą całemu jubileuszowi. Prezentują dzieła absolwentów piątki, a niektóre są naprawdę wybitne. Zachęcamy też do wpisywania się do księgi pamiątkowej jubileuszu, która też jest wyłożona w foyer. Szkoła zaprasza również swoje progi. Szkoła jest otwarta, można przyjść, usiąść w ławkach, zobaczyć, jak szkoła się zmieniła od waszych czasów. Zapraszamy też na wydarzenia jubileuszowe, które będą miały miejsce po wakacjach. Już 11 września będzie premiera pierwszego filmu z cyklu Wywiad z profesorem zakładu. To będzie film o pani profesor Barbarze Tischner. Na koniec zapraszamy serdecznie na kolejne jubileuszy. Marek. Rozpędziłem się. Rozpędziłeś się. Przepraszam. Ludzie mieli poklaskać i ja miałem mówić. Znowu musimy się zgrać. Przepraszam. Poprawię się. Jesienią odbędzie się również koncert w Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją maestro Antoniego Wita, który jest tutaj z nami. Absolwenta roku 61, który będzie zwieńczeniem roku jubileuszowego. Zanim przejdę do tego, kończąc, co już zacząłem przed chwilą, to wytłumaczę się. Kolega prezes mi pokreślił to, co miałem w scenariuszu. Tak, i moja wina, moja. Zatem, na koniec serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne jubileusze Piątego Zakładu, bo na pewno takie się odbędą. Liczymy, że na 200-lecie Piątki kolejne roczniki absolwentów zaproszą i nas, i nie zapomną o nas. Dziękujemy wszystkich Państwu za udział w jubileuszu. Życzymy udanych obchodów, okazji do wzruszeń, wspomnień i dobrej zabawy. Bawmy się dobrze. Piotr, jeszcze czekaj, Marek Korwilewski. Dziękujemy panom prezesom. Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto cantare. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka.
razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma.